Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować iglo, czyli dom ze śniegu. Żeby zbudować iglo, najważniejszy jest śnieg. Miejmy nadzieję, że pogoda tej zimy będzie łaskawa i spadnie go mnóstwo. Kolejna ważna rzecz. Śnieg musi się lepić. Najlepiej, żeby niewielka odwilż przyszła na chwilę, abyśmy mogli zbudować nasz śnieżny dom, a potem znowu wrócił mróz. Wtedy nasze iglo może stać bardzo długo. Być może widzieliście kiedyś, że iglo zazwyczaj buduje się z cegiełek śniegu lub lodu. Ja chciałbym Wam pokazać metodę szybszą i łatwiejszą. Musimy zacząć od uturlania dużego koła ze śniegu. Słowo kluczowe: koło, nie kula. Nasza wielka śnieżka powinna być jak najbardziej płaska po bokach. Ustawiamy takie koło w miejscu, w którym chcemy, by stało nasze iglo. To będzie pierwsza ściana naszego domku. Potem musimy uturlać jeszcze dwie takie ściany i ustawić je w taki sposób, jak na ilustracji. Gdy ściany już stoją, musimy je dobrze ze sobą połączyć. Bierzemy trochę śniegu do ręki i wypełniamy dziury między ustawionymi wcześniej ścianami. W ten sposób nasze iglo będzie bardzo wytrzymałe. Teraz musimy przejść do najtrudniejszego etapu, czyli budowy dachu. Dach iglo może mieć kształt kopuły albo być całkiem płaski. Ja przedstawię Wam, jak zbudować kopułę, ponieważ jest ona bardziej wytrzymała. Na tym etapie przydałaby się nam pomoc drugiej osoby. Należy teraz ulepić mniejszą wersję śnieżnych kół, podobnych do tych, które tworzyliśmy jako ściany, i następnie umieścić je na szczycie ścian iglo, pod pewnym nachyleniem. Gdy jedna osoba będzie trzymać ścianę pod odpowiednim kątem, druga w tym czasie powinna przylepiać ten element do ściany przy pomocy śniegu. Krok po kroku musimy dobudowywać kolejne takie elementy, aż nasz dach będzie skończony. Im większe iglo, tym trudniej jest oczywiście zbudować dach. Pamiętajcie, dach nie może być zbyt ciężki, bo może się zawalić. Dlatego ważne jest, by dobrze rozpocząć jego budowę i jego pierwsze elementy były wytrzymałe i stanowiły silną podporę dla pozostałej części kopuły. Wejście do iglo możecie dopasować do takich rozmiarów, byście mogli bez problemu do niego wchodzić, ale żeby nie była to ogromna dziura, przez którą może wpadać wiatr i padający śnieg. Jeśli pogoda pozwoli, możecie też swoje iglo powiększać, dobudowując do niego kolejne pomieszczenia, murki i inne konstrukcje. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli uda Wam się zbudować iglo tej zimy, możecie przysłać zdjęcie swojego domku na mój adres mailowy, który znajduje się w opisie.